Sprawa Elsie Paroubek nie należy obecnie do najbardziej znanych spraw kryminalnych. Jednak w 1911 roku, gdy wydarzenia, o których będę opowiadała, miały miejsce, historia i rysopis tej 4-letniej dziewczynki znali niemal wszyscy mieszkańcy stanu Illinois. Jest to sprawa zaginięcia i, jak się okazało później, morderstwa 4-letniej dziewczynki, której tłem jest niechęć białych Amerykanów do społeczności romskiej. Zapraszam Was do posłuchania o sprawie Elsie Paroubek. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia rodziny Paroubek. Elsie, a właściwie Eliska Paroubek, urodziła się w 1906 roku w Chicago w rodzinie czeskich emigrantów. Jej ojciec Franciszek w 1882 roku wyemigrował jako 15-latek z miejscowości Podhorany w ówczesnych Austro-Węgrach do Ameryki. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych osiedlił się on w Chicago i przez pierwsze lata ciężko pracował, zdobywając zawód malarza. Po około 10 latach już jako Frank Paroubek, bo tak zdecydował się zamerykanizować swoje imię i nazwisko, wrócił on na krótko do Czech i tam ożenił się z Karoliną Wojackową. Małżeństwo nie zdecydowało się jednak pozostać w Austro-Węgrach i już w 1895 roku, czyli 3 lata po ślubie, wyjechali oni razem do USA i osiedlili się na przedmieściach Chicago. Tam kupili dość duży dom, Frank pracował jako malarz, a Karolina zajmowała się domem i dziećmi, których według większości źródeł było aż 9, przy czym 3 zmarło w wieku niemowlęcym. Elsie, o której będzie dziś mowa, urodzona w 1906 roku, była najmłodszym lub jednym z młodszych potomków. Co może nie jest zbyt ważne dla tej sprawy, rodzina Paroubek po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych porzuciła katolicyzm i zostali oni tak zwanymi wolnomyślicielami. Można więc powiedzieć, że rodzinie Paroubek bardzo dobrze się powodziło. Przeprowadzili się oni z Europy Wschodniej do zamożnego Chicago, Frank miał dobrą pracę, a ponadto nie byli oni w Ameryce sami, gdyż do Stanów Zjednoczonych przeprowadziła się także część ich rodziny, m.in. siostra Karoliny, Julia, która mieszkała wraz ze swoją rodziną kilka domów dalej. Takie przeciętne, ale dość dobre życie prowadzili oni do 8 kwietnia 1911 roku. Tego dnia bowiem 4-letnia Elsie, czyli jedna z ich najmłodszych córek, wyszła z domu o poranku i oznajmiła swojej mamie, że idzie do ciotki Julii, aby pobawić się ze swoją kuzynką Josie. Dom Elsie, położony przy 2320 South Alabama Avenue i dom jej ciotki przy 2325 South Troy Street, były w linii prostej oddalone od siebie o około 100 metrów. A idąc pieszo ulicą, pokonanie tego dystansu zajmowało 3 minuty. Teraz na ekranie wyświetla Wam się mapa tego, jak mniej więcej tego poranka droga Elsie miała wyglądać. I z tego, co wiemy, po tym jak o poranku Elsie wyszła ze swojego domu, spotkała ona grupę innych dzieci, które stały na poboczu i słuchały ulicznego organisty. To, co wiadomo na pewno, to fakt, iż Elsie też zatrzymała się w tamtym miejscu na chwilę, ale jeżeli chodzi o to, co stało się potem, to tutaj są 2 wersje. Według jednej z nich Elsie szybko znudziła się organistą i poszła w kierunku domu ciotki, gdy inne dzieci nadal słuchały ulicznego grajka. A według drugiej wersji było dokładnie odwrotnie. I to właśnie Elsie miała być tą, która najdłużej została przy organiście, gdy reszta dzieci już od niego odeszła. I ten moment to był ostatni czas, kiedy ktokolwiek widział Elsie żywą. I tak minął prawie cały dzień. W domu Paroubków nie było Elsie, ale wszyscy byli przekonani, że jest ona w domu swojej kuzynki. Kilka godzin później matka Elsie, Karolina, udała się do domu swojej siostry, prawdopodobnie po to, by właśnie odebrać Elsie, ale wtedy odkryła, że tego dnia dziewczynka nigdy się tam nie pojawiła. I pomimo tego, że dla większości osób byłoby to bardzo niepokojące, że 4-latka wyszła z domu rano i nigdzie nie można jej znaleźć od kilkunastu godzin, to matka Elsie uznała, że dziewczynka prawdopodobnie zasiedziała się u innych znajomych i że wróci później lub nawet porankiem następnego dnia. I tutaj wydaje mi się to bardzo dziwne, że
Matka uznała, że jej 4-letnia córka wróci sama nad ranem po całej nocy nieobecności, ale też nie wiemy, jakie mechanizmy psychologiczne wtedy tą kobietą kierowały. Być może nie chciała ona dopuścić do swojej świadomości, że coś mogło stać się Elsie i dlatego zwlekała z wezwaniem pomocy. Na szczęście zupełnie inaczej zachował się Frank, czyli ojciec Elsie, który o 9 wieczorem wrócił z pracy i niemal od razu zgłosił zaginięcie córki na policję. Policjanci jednak, co dziś wydaje się nie do pomyślenia, podzielali zdanie matki i doradziliby poczekać do rana, gdyż być może dziewczynka wtedy sama zjawi się w domu. Jak się oczywiście domyślacie, Elsie nie pojawiła się w domu następnego ranka i wtedy oficjalnie jej zaginięciem zaczęli zajmować się policyjni detektywi. Śledztwo ruszyło dzień po zaginięciu dziewczynki, czyli 9 kwietnia 1911 roku. I tak jak czasem się zdarza, że niektóre sprawy zaginięć lub morderstw stają się bardzo popularne w mediach i cała społeczność jest oburzona, to dokładnie tak samo stało się w przypadku zaginięcia Elsie. W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli mieszkańcy dzielnicy, a lokalne gazety już pierwszego dnia wydały komunikat o zaginięciu dziecka wraz z rysopisem, według którego dziewczynka była szczupłej budowy ciała, miała długie jasne włosy, a w dniu zaginięcia ubrana była w czerwoną sukienkę i kokardę wpiętą we włosy. Elsie szukano na początku w okolicach jej domu, czyli tam, gdzie zaginęła. Policjanci odpytywali mieszkańców i dzieci, które tego dnia bawiły się na dworze. A dodatkowo już wtedy zakładano czarny scenariusz i przeszukiwano także kanały melioracyjne. Niestety, pierwsze godziny śledztwa nie przyniosły żadnych efektów. Ojciec Elsie, który wraz z policją szukał swojej córki dosłownie dniem i nocą, za pomoc w jej odnalezieniu zaoferował nagrodę pieniężną, którą były, i tutaj cytat, oszczędności całego jego życia. A ówczesny gubernator stanu Illinois, Charles Dean, poprosił wszystkich mieszkańców, aby zgłaszali, gdy mają jakiekolwiek podejrzenia, iż widzieli Elsie Paroubek. Dużą rolę w tej sprawie, jak już powiedziałam wcześniej, odgrywała też prasa. Doszło nawet do tego, że dziennikarze prowadzili swoje własne śledztwo i przesłuchania. W wyniku właśnie takich działań znaleziono nastoletniego chłopca imieniem John Girowski, który powiedział najpierw dziennikarzom, a potem detektywom, że 8 kwietnia, czyli w dniu zaginięcia Elsie, widział na Troy Street, niedaleko domu jej ciotki, cygański tabor, a w nim kobietę trzymającą jakąś dziewczynkę. I po tym jednym zeznaniu, nie popartym żadnymi dowodami rzeczowymi, zarówno policja, jak i rodzina i wszyscy wolontariusze zupełnie porzucili jakiekolwiek inne tropy i skupili się wyłącznie na przeszukiwaniu taborów społeczności romskiej. Dodatkowo coraz więcej polityków i organizacji, m.in. skupiających Czechów lub Polaków w Ameryce, zaczęło oferować nagrody pieniężne za pomoc w odnalezieniu porywacza lub mordercy Elsie. Doprowadziło to do tego, iż kierowani uprzedzeniami wobec społeczności romskiej, ludzie z całego stanu Illinois masowo zaczęli zgłaszać, iż widzieli tabor cygański, a w nim dziewczynkę, która miała jaśniejszą skórę lub włosy i być może jest szansa, iż była to Elsie. W wyniku tego cygańskie wędrowne społeczności były ścigane przez detektywów i przeszukiwane. W sumie przeszukano aż 25 taborów romskich, i za każdym razem albo nie znajdowano tam żadnej kilkuletniej dziewczynki, albo znajdowano dziewczynkę, która należała do rodziny, ale miała zwyczajnie jaśniejszą skórę i włosy. Tutaj także wiele źródeł zaznacza, że ogromną niechęcią do Romów cechował się ojciec Elsie, Frank Paroubek. I nawet gdy te wszystkie poszukiwania ukierunkowane wyłącznie na Romów nie przynosiły żadnych efektów, to on i tak był przekonany, że to właśnie Cyganie porwali jego córkę. Dodatkowo tym, co wspierało hipotezę o porwaniu, była inna sprawa, która miała miejsce w tym samym stanie, ale 4 lata wcześniej. Wówczas kilkuletnia biała dziewczynka Lillian Wolf została porwana przez cyganów i przez 6 dni była zmuszana do żebrania na ulicy. Tę dziewczynkę szczęśliwie udało się szybko odnaleźć całą i zdrową, ale nie udało się zatrzymać jej porywaczy. I sama Liliana w 1911 roku, będąc już nastolatką,
Również pomagała w przeszukiwaniu taborów, w nadziei, że być może rozpozna ona swoich porywaczy i tym samym doprowadzi śledczych do Elsie. Tak się jednak nie stało. I takie poszukiwania trwały niemal równy miesiąc. Od 8 kwietnia, czyli od dnia, kiedy Elsie zaginęła, do 9 maja, gdy to w tej sprawie nastąpił przełom, o którym opowiem za chwilę. Podsumowując, Elsie najpierw szukano w okolicy domu, a potem skupiono się praktycznie wyłącznie na przeszukiwaniu społeczności romskich. Zaangażowanych było w to mnóstwo detektywów z całego stanu, również tacy, którzy mówili w obcych językach, aby mieć pewność, że każdy podejrzany zostanie przesłuchany. W trakcie tych 4 tygodni coraz więcej polityków i prywatnych ludzi oferowało także nagrody za pomoc w ustaleniu losu Elsie. A wszystko to na łamach lokalnych gazet relacjonowała prasa. Dochodziło nawet do dość dziwnych sytuacji, gdzie Frank nazywany był Johnem, a Karolina Mary. A to prawdopodobnie dlatego, aby społeczeństwo Illinois bardziej utożsamiało się z rodziną Paroubek. O czym też muszę wspomnieć, podczas jednego z pierwszych dni po zaginięciu w domu Paroubków miała miejsce dość dziwna sytuacja. Ojciec Frank dostał list od rzekomych porywaczy dziewczynki. Nie był to jednak list z żądaniem okupu, ale mający na celu poinformowanie rodziny, iż Elsie została zabrana przez osobę, która nienawidzi Franka. Treść tego listu podobno tak bardzo oburzyła ojca dziewczynki, iż spalił on go w piecu. O tym liście dowiedzieli się detektywi. Oczywiście było już niemożliwym, aby ten list odzyskać, ale z jakiegoś powodu nie byli oni zainteresowani zbadaniem tego wątku. Po jakimś czasie dopiero detektywi zaczęli sprawdzać przeszłość rodziny Paroubek, ale stwierdzono wtedy, że nie mają oni żadnych poważnych wrogów ani długów. I jak już kilka razy wspomniałam, 9 maja, czyli prawie miesiąc po zaginięciu Elsie, w tej sprawie nastąpił przełom. Tego dnia inżynier George Sully wraz z kilkoma współpracownikami, wykonując pracę przy elektrowni w mieście Lockport, oddalonym o około 55 km od miejsca zaginięcia Elsie, zobaczył coś unoszącego się na wodzie w rowie melioracyjnym. Na początku wszyscy uważali, że to po prostu kłoda lub martwe zwierzę. Ale gdy obiekt zaczął się do nich zbliżać, mężczyźni wsiedli na łódkę, aby podpłynąć bliżej, zobaczyć, czym jest tajemniczy obiekt i nie musieć się dłużej nad nim zastanawiać. I gdy byli już w pobliżu, ich oczom ukazał się koszmarny widok. W kanale dryfowało ciało 2-letniego dziecka. Ci mężczyźni wówczas zabrali ciało i dopłynęli z nim do brzegu. I jako że sprawa zaginięcia Elsie Paroubek, jej rysopis i okoliczności, w jakich zaginęła, dzięki prasie były znane prawie każdemu mieszkańcowi stanu Illinois, to inżynierowie, jak tylko zobaczyli topielca, stwierdzili, że prawdopodobnie jest to poszukiwana od ponad miesiąca dziewczynka i natychmiast wezwali policję. Przybyły na miejsce szeryf John McQueenie, wstępnie potwierdził te przypuszczenia i ciało zostało zabrane do prosektorium. Tam jeszcze tego samego dnia przybył ojciec Elsie, ale nie potrafił on stwierdzić, czy jest to jego córka. Następnego poranka więc do zakładu zabrano też matkę Elsie, Karolinę. Ta kobieta wiedziała już, że w kanale została znaleziona martwa dziewczynka, która wiekiem i ubiorem przypomina jej córkę. Więc Karolina była w bardzo złym stanie psychicznym. I kilka godzin zajęło jej to, by zebrać się na odwagę i zobaczyć ciało. Gdy jednak zobaczyła twarz dziewczynki, rzuciła się, aby ją przytulić. I niestety z bólem stwierdziła, że są to zwłoki Elsie. Zaraz potem zarządzono wykonanie autopsji, w wyniku której stwierdzono, iż ciało Elsie było w wodzie przez około 3-4 tygodnie, przez co można zakładać, że dziewczynka zginęła na krótko po swoim zniknięciu, prawdopodobnie tego samego dnia lub dzień później. Elsie miała na sobie takie same ubrania, w jakich zaginęła. Nie ma jednak informacji, czy miała na sobie wszystkie ubrania, w jakim były one stanie, czy miały jakieś rozdarcia, zabrudzenia itd. Stwierdzono też, że Elsie nie zginęła przez utonięcie, gdyż w jej płucach nie było wody. Prawdopodobnie też została ona uduszona poprzez na przykład zasłonięcie jej ust i nosa dłonią. Dodatkowo Elsie miała też dużą ranę ciętą u dołu twarzy, ale jej ciało nie nosiło żadnych innych oznak przemocy fizycznej.
Teraz pewnie zastanawiacie się, czy jej porwanie miało motyw seksualny. Więc już wam odpowiadam. Ze względu na stopień rozkładu ciała nie udało się tego potwierdzić ani wykluczyć. Detektywi i lekarze sądowi sprzeczali się przez jakiś czas o to, czy śmierć Elsie była wypadkiem, czy została ona przez kogoś pozbawiona życia. W końcu jednak, ważąc wszystkie dowody i obrażenia ciała, zdecydowano się przyjąć opcję, iż było to morderstwo i śledztwo mające na celu znalezienie sprawcy ruszyło od nowa. Dodam jeszcze tylko, iż pogrzeb Elsie odbył się 12 maja, uczestniczyło w nim od 2 do 5 tysięcy osób, było tam mnóstwo dziennikarzy i detektywi prowadzący sprawę. Jako iż parobkowie nie należeli do żadnego kościoła, mowę pogrzebową w domu rodziny wygłosił czeski pisarz i edytor lokalnej gazety Jaromir Psenka. Ale przechodząc do sprawy morderstwa i śledztwa, opowiem wam teraz po kolei o podejrzanych w tej sprawie. Pierwszym podejrzanym był wędrowny handlarz i samotnik o imieniu Joseph Conesty. Mężczyzna ten mieszkał w wynajmowanej szopie niedaleko kanału melioracyjnego, około 2 km od domu parobków. I często podobno widywano go w okolicy domu Elsie. I 9 maja, czyli w dniu, kiedy znaleziono ciało dziewczynki, właściciel szopy, w której rezydował Joseph Conesty, złożył skargę na policję, iż jego lokator podejrzanie się zachowuje i przyprowadza do szałasu małe dzieci. Policja przyjechała wówczas w to miejsce i zaczęła przeszukiwanie. W wyniku tego detektywi znaleźli wykopany w pobliżu szałasu dół, a w nim lniany worek. A ponadto w domu, który określany był też jako szałas lub szopa, znaleziono zieloną kokardę do wpinania we włosy. Podobną lub nawet taką samą kokardę miała mieć na sobie też Elsie. Ten trop wydawał się bardzo obiecujący i wielu śledczych było przekonanych, że jest to prawdopodobny sprawca. Jednak już jeden dzień po odkryciu zwłok Elsie, Joseph Conesty został znaleziony martwy, po tym jak popełnił samobójstwo, rzucając się pod pociąg. I po tym wydarzeniu, w imię zasady, iż zmarłego nie można oskarżyć, wątek ten, pomimo iż do dziś jest jednym z najbardziej prawdopodobnych, zamknięto, a sprawcy szukano dalej. Kolejnym tropem było ciało znalezione 13 maja, czyli 4 dni po znalezieniu ciała Elsie, w kanale w mieście Willow Springs, około 30 km od Lockport. Ciało należało do mężczyzny w średnim wieku, był on dobrze ubrany, nie miał jednak przy sobie żadnego dowodu tożsamości, a jedynie kartkę z katolicką modlitwą w języku polskim i napisem Sieg Hof. Detektywi sądzili, że ten człowiek również może mieć jakiś związek ze śmiercią Elsie. Podobno w tym samym czasie nawet śledczy otrzymali też anonimowy list. Autor opisał w nim, że widział małą dziewczynkę idącą kanałem z młodym mężczyzną w dniu zaginięcia Elsie. I te dwa tropy, czyli anonimowe zwłoki mężczyzny i kolejny tajemniczy list, również próbowano badać. Ale niestety nie przyniosło to żadnych nowych informacji. Nie znalazłam też żadnej informacji, czy te zwłoki mężczyzny, który mógł być Polakiem, zostały kiedykolwiek zidentyfikowane. I kolejną osobą, którą interesowała się policja, był kolejny samotnik mieszkający w szałasie w lesie i był to tak zwany Mr. Kinsella. Podobno, gdy policja przyszła do jego szałasu, aby jedynie go przepytać, czy wie coś o sprawie i czy widział cokolwiek, ten uciekł do lasu. I nie mam niestety informacji, czy później go odnaleziono i okazało się, że nie ma podstaw, by uznać go za podejrzanego, czy ten człowiek uciekł i nigdy nie był już widziany. Niemniej jednak ten trop nie należy tutaj do najważniejszych i szybko został porzucony. I prawie tydzień po odnalezieniu ciała Elsie pojawił się kolejny trop. 15 maja ojciec Elsie rozmawiał podobno z mężczyzną, który widział jego córkę w dniu zaginięcia, a obok niej miała znajdować się grupa cygan. I chociaż detektywi już dość sceptycznie podchodzili do wszelkich oskarżeń dotyczących taborów romskich, to ten trop postanowili jednak sprawdzić. I w wyniku śledztwa nie znaleziono nikogo, kto mógłby potwierdzić, iż Elsie była tego dnia w pobliżu grupy Romów. Nie znaleziono także domniemanego mężczyzny, który Frankowi miał takich informacji udzielić.
Pamiętacie pewnie, iż Frank Parobek zaraz po zaginięciu swojej córki dostał list od domniemanych porywaczy, który sam potem spalił. I tym tropem także potem zajęli się śledczy. I tak jak w poprzednich przypadkach, również nie przyniosło to żadnych rezultatów. Śledztwo, co można spekulować po nagłośnieniu tej sprawy, prowadzone było bardzo skrupulatnie. Niestety, mordercy Elsie Parobek nigdy nie odnaleziono. I obecnie, po ponad 120 latach, szans na wyjaśnienie tej sprawy praktycznie nie ma. Do tego, że ta sprawa nigdy nie została wyjaśniona, bez wątpienia przyczyniło się to, iż nie mając praktycznie żadnych dowodów, poszukiwania skupiły się wyłącznie na sprawdzaniu społeczności romskiej. Podczas niemal 4 tygodni poszukiwań ojciec, ale również i policja, byli zupełnie skupieni na jednym wątku, nie szukając innych sprawców ani śladów Elsie. Zastanawia mnie też, dlaczego tych 2 tak zwanych dziwaków mieszkających w szałasach nie zostało przepytanych wcześniej niż dopiero po znalezieniu ciała Elsie. Być może, gdyby sprawdzono ich 1 dnia po zaginięciu, byłaby szansa na odnalezienie dziewczynki żywej. Tego jednak nigdy się nie dowiemy. Teraz opowiem Wam jeszcze tylko o 3 teoriach, które nie były brane pod uwagę wtedy, gdy sprawa była świeża, ale pojawiły się dopiero po latach. Pierwszą z nich jest teoria, według której Elsie tego feralnego poranka pojawiła się w domu swojej ciotki, a tam doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego dziewczynka zmarła. I oczywiście, według tej teorii, to właśnie ciotka Elsie wraz z mężem mieliby pozbyć się jej ciała. Ta teoria jest jednak bardzo mało prawdopodobna. Julia Trampota nigdy nie zachowywała się podejrzanie, nigdy też nie wspominano, iż udała się w jakąś podróż czy wycieczkę, podczas której mogłoby na przykład ukryć ciało. I tak jak dorośli mogliby kłamać, to tak w domu ciotki Elsie tego poranka przybywały też jej 2-letnie dzieci, którym byłoby ciężko trzymać taką tajemnicę, będąc przesłuchiwanym przez śledczych. A jak wiemy, policja z Chicago w tej sprawie przesłuchiwała także dzieci. Ta teoria jest więc możliwa, ale bardzo mało prawdopodobna. Drugą opcją jest to, iż za zniknięcie i śmierć Elsie odpowiada uliczny organista. Ten mężczyzna oficjalnie był jedną z ostatnich lub ostatnią osobą, która widziała Elsie żywą. Z jakiegoś jednak powodu nieznane jest nawet jego nazwisko. Nie wiadomo, czy policja wówczas przesłuchała go i uznała, że nie ma on nic wspólnego ze sprawą, czy jest to po prostu ich kolejne zaniedbanie. Mimo wszystko ten człowiek wydaje się podejrzany, chociażby z powodu, iż był ostatnią osobą dorosłą, która widziała Elsie. Ostatnia już teoria jest bardzo zadziwiająca i pojawiła się dopiero w 1973 roku. Wtedy bowiem zmarł pisarz Henry Danger. Pisarz ten, niezbyt znany w Polsce, zasłynął głównie ze swoich opowieści o dzieciach, a szczególnie małych dziewczynkach, które ratowały świat. Po śmierci Henry'ego Dangera w jego domu odkryto zbiór zdjęć małych dziewczynek, które wycięte były z gazet i na tych zdjęciach Danger prawdopodobnie bazował wygląd postaci ze swoich opowieści. W tym zbiorze było także zdjęcie Elsie Parobek, które podobno było jego ulubionym zdjęciem i pisarz przechowywał je przez ponad 50 lat. Zdjęcie to, wyglądające dość upiornie, widzicie teraz na ekranie. A ma to też takie powiązanie ze sprawą Elsie, że pisarz ten urodził się w Chicago i w 1911 roku, czyli wtedy, kiedy zaginęła Elsie, miał 19 lat i mieszkał w domu 2 kilometry od rodziny Parobek. Według mnie ta teoria jest bardzo mało prawdopodobna. Nie byłabym zdziwiona, gdyby okazało się, że Danger był na przykład pedofilem, ale morderstwo dokonane, gdy miał jedynie 19 lat, jest już o wiele mniej realne. Na koniec jeszcze podzielę się z Wami moją opinią o tej sprawie. Według mnie najbardziej podejrzanym tutaj jest John Conesty, czyli ten uliczny handlarz włóczęga, w którego szałasie znaleziono dziewczęcą kokardę. Bardzo dziwnym jest dla mnie fakt, iż popełnił on samobójstwo zaledwie 1 dzień po znalezieniu ciała Elsie, zupełnie jakby się czegoś bał lub jakby wiedział, że czeka go jakaś kara. Na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że był dla Was ciekawy. Zapraszam Was też do oglądania innych moich filmów oraz na mojego Instagrama i bloga, do których link znajdziecie w opisie. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia.